Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Tomasz Basta. Tym razem chciałbym porozmawiać i omówić możliwości, jakie możemy wykorzystać obecnie w nowoczesnej medycynie, w nowoczesnej ginekologii estetycznej i plastycznej, jeżeli chodzi o obkurczenie pochwy. A w tym celu postaram się przybliżyć to wszystko na podstawie jednego z moich wykładów, gdzie są fajne slajdy, gdzie są bardzo, wydaje mi się, zrozumiałe rysunki, żeby na podstawie tych schematów przedstawić, jakie obecnie mamy możliwości. Bardzo bym prosił o slajdy. I tak, czyli jakie będziemy mieli różnice w wykorzystaniu tych źródeł wysokoenergetycznych, bo wszystkie te urządzenia, o których będę omawiał, to są urządzenia wykorzystujące energię do podgrzania lub mikrodestrukcji tkanki. Tutaj na tym schemacie mamy pokazane dokładnie cztery różne urządzenia. To są obecnie wszystkie urządzenia na świecie, grupy urządzeń na świecie, które możemy używać do procedury obkurczania pochwy. Są to lasery CO2 i erbowojagowy. Jest to urządzenie HIFU i są to również urządzenia RF, czyli radiofrekwencji. Ten schemat będzie nam w ogóle towarzyszył kilka razy w momencie dzisiejszego spotkania, bo na podstawie niego tak naprawdę najlepiej widać, gdzie i jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że moja strzałeczka jest widoczna, tak? Tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć kilka słów. Lasery. Lasery co powodują? Tutaj zaznaczam, ta kreska pozioma to jest śluzówka pochwy. I na podstawie tego chcę zaznaczyć, pokazać, zaprezentować, jak te urządzenia oddziaływują. Lasery powodują odparowanie kanalików w śluzówce. Lasery CO2 troszkę głębiej i mocniej, ale powodują większe zniszczenia. Natomiast laser erbowojagowy działa albo ablacyjnie, albo nieablacyjnie. Nieablacyjnie powoduje przegrzanie podobne do RF-u, a ablacyjnie powoduje również odparowanie mikrokanalików i oba te urządzenia oczywiście przegrzewają w głąb tkankę. HIFU jest to urządzenie, które z użyciem ultradźwięków powoduje dużo głębsze działanie. Te ultradźwięki przenikają przez śluzówkę pochwy, skupiają się w danym punkcie, tam dochodzi do mikrowyładowania, czyli do też destrukcji tkanki, podobnie jak w laserach, oraz do przegrzania tkanki. Natomiast urządzenia RF, czyli radiofrekwencji, one powodują tylko przegrzanie tkanki, ale wszystkie te urządzenia mają właśnie cechę wspólną, to przegrzanie. W jakich metodach to działa, co się dzieje podczas tego przegrzania, o tym za chwileczkę. Kolejny slajdzik mamy, dobrze. I tutaj właśnie chciałbym omówić te trzy mechanizmy działania, jeżeli chodzi o lasery i HIFU, bo RF działa tylko w dwóch mechanizmach. Co się dzieje z tkanką? W momencie, kiedy mamy naświetloną tkankę śluzówki pochwy, powstaje temperatura. Najpierw są te ablacje, czyli te uszkodzenia tkanki. To uszkodzenie tkanki powoduje powstanie procesu regeneracyjnego. To jest pierwszy mechanizm. Regeneracyjnego poprzez to, że mamy mikrouszkodzenia, które mózg odbiera jako jedną potężną ranę. Te uszkodzenia są na tyle blisko siebie, że nasz organizm nie jest w stanie odróżnić tego od delikatnych mikrouszkodzeń od bardzo dużej rany. I właśnie wykorzystujemy ten proces. Dlaczego? Dlatego, że są wysyłane tam mediatory przeciwzapalne, mediatory chemiczne, które powodują regenerację tej tkanki, czyli organizm skupia się stricte w danej chwili na regenerowanie tylko i wyłącznie tego miejsca. Kolejne dwa procesy tej regeneracji opierają się na fotohipertermii. Fotohipertermia jest to przedział temperatury w zakresie, pokażę na slajdzie poniżej, w zakresie 40-60 stopni. I fotohipertermia jest to odwracalna denaturacja białek, czyli
powstaje wtedy uszkodzenie błony komórkowej, powstaje obrzęk, jest uwolnienie mediatorów tych chemicznych i fibroblastów, ale nie dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia, nie dochodzi do nekrozy. Dlatego bardzo jest ważne, żeby nasze działania były oparte w tym przedziale temperaturowym. Tutaj jeszcze wrócę na chwileczkę. Omawiając te dwa pozostałe właśnie procesy regeneracji przy użyciu fluchotohipertermii. Pierwszy z nich jest natychmiastowy, czyli mamy temperaturę, ta temperatura w tym zakresie powoduje obkurczenie kolagenu znajdującego się w tkance. Włókna kolagenowe skracają się nawet o 2/3, nie mylić z tym, że obkurcza się nam o 2/3, tylko mówię włókna w komórkach skracają się o 2/3, czy międzykomórkowe. Natomiast drugi proces, odległy, on trwa nawet do 3 miesięcy i on polega na tym, że w procesie zabiegu, kiedy dostarczamy tej temperatury, z komórek jest wyrzut fibroblastów. Natomiast fibroblasty uwalniają taki proces neokolagenezy, czyli wbudowywanie nowego kolagenu, świeżego kolagenu czy elastyny w tkankę. I ten proces przebudowy, remodelingu, wbudowywania tej elastyny czy kolagenu trwa nawet 3, czasami nawet do 4 miesięcy. Więc tutaj trzeba pamiętać, że efekt końcowy możemy oceniać po takich zabiegach tak naprawdę dopiero po 3-4 miesiącach. No i teraz przejdziemy do omówienia każdych tych procedur osobno. Najpierw może lasery, bo lasery są najbardziej znane, są z nami najdłużej. Także kiedy możemy zastosować laser? Laser przeważnie był stosowany i jest dalej stosowany do obkurczenia i rewitalizacji pochwy. Do obkurczenia może troszkę mniej, bo mamy już lepsze narzędzia. Do rewitalizacji super, dalej bardzo często używam w swojej praktyce, szczególnie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, gdzie nie chcemy działać zbyt głęboko, chcemy natomiast spowodować regenerację śluzówki pochwy, spowodować większe nawilżenie, czyli walczymy z atrofią pochwy. Możemy również przy użyciu lasera, tak jak wspomniałem, oprócz leczenia atrofii, leczyć zmiany o typie lišaja twardzinowego. Jest to jednostka chorobowa, która powoduje zmiany skórne. Skóra w okolicy sromu jest wtedy taka bardzo biała, bardzo krucha, łuszcząca się, dochodzi do złuszczania się naskórka, dochodzi do obkurczania w ogóle tkanek. Jest to choroba, która niestety sprawia dużo problemów pacjentkom, szczególnie przy współżyciu. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że lasery niestety nie mogą być używane do leczenia obniżenia. POPQ to jest obniżenie ściany pochwy przedniej czy tylniej, bo nie działa to. Natomiast też nie powinny być raczej używane już do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, gdyż od ponad 6 lat mamy urządzenia HIFU, które są dużo mocniejsze, które dużo lepiej się sprawdzają i nie ma sensu uszkadzać tej śluzówki pochwy, skoro możemy zastosować głębsze urządzenie, które zadziała dokładnie w okolice cewki moczowej, w okolice ujścia cewki moczowej i które powoduje dużo lepsze efekty niż laser. Oczywiście dawniej się używało lasera do wysiłkowego nietrzymania moczu, ale nie mieliśmy wtedy jeszcze lepszych, mało inwazyjnych urządzeń. Dalej, tutaj mamy porównanie lasera CO2 i herbowo-jagowego. Tak jak to wspomniałem na samym początku, laser CO2 działa owszem głębiej, ale on powoduje większą nekrozę, dlatego że on ma mniejszą absorpcję w stosunku do wody, co powoduje właśnie, że wiązka wpada jakby bardziej w głąb tkanki, ale bardziej ją uszkadza termicznie, powodując taką nekrozę w okolicy działania tego lasera. Natomiast laser herbowo-jagowy, przez to, że ma dużo większą absorpcję w wodzie, ta energia jest bardzo szybko rozpraszana w tej wodzie w tkance. To znaczy, że działa on płycej, ale energia się szybciej rozchodzi. Czyli mamy mniejsze uszkodzenia, płytsze działanie lasera, ale temperatura rozchodzi się dużo szybciej i z większą impedancją. Dobrze, kolejny slajd. Kryteria wykluczające, kiedy nie powinniśmy wykonywać laserów.
No, wiemy, że nie powinniśmy robić, wykonywać ich obecnie w wyśpowym nietrzymaniu moczu, a szczególnie powyżej drugiego stopnia, przy uszkodzeniu powięzi, w ciąży czy połogu, kiedy stosujemy leki światłomoczułe, kiedy jest uszkodzona śluzówka pochwy, kiedy mamy aktywne zakażenie dróg moczowych lub pochwy, kiedy mamy jakieś nierozpoznane krwawienie z pochwy, kiedy jest miesiączka, też nie wolno wykonywać, kiedy mamy chorobę nowotworową narządu rodnego, też jest niewskazane wykonywanie tego zabiegu. W przypadku cukrzycy z żadnych z tych urządzeń nie powinniśmy stosować albo w bardzo ograniczonym przedziale, dlatego że przy cukrzycy jest dużo słabsze gojenie tkanki. No i w wieku powyżej 70 lat, kiedy te możliwości regeneracyjne tkanek u kobiet są słabsze. Teraz omówię, jak powinien przebiegać cała procedura kwalifikacyjna i cała procedura zabiegowa, żeby pokazać paniom, jak to powinno wyglądać i na co zwracać uwagę. Zawsze podstawową kwestią, kiedy wchodzi do mnie pacjentka, to jest wywiad. Tak naprawdę nie wolno ograniczać czasu na ten wywiad. Muszę się dowiedzieć wszystkiego. Na podstawie samego wywiadu jestem w stanie rozpoznać na przykład rodzaj wysiłkowego nietrzymania w ogóle moczu, czy to jest wysiłkowe, czy na jakimś innym tle, który to jest stopień nietrzymania moczu. Jestem w stanie uzyskać informacje pełne, jeżeli chodzi o jakość współżycia u pacjentki, jak często są infekcje i tak dalej. Także ten wywiad jest naprawdę niezmiernie ważny. W kolejnej części oczywiście badanie ginekologiczne i badanie USG. Badanie ginekologiczne, pamiętajmy, do zabiegów warto mieć aktualną cytologię. Chodzi tak naprawdę nie o jakość zabiegu. Chodzi o to, żeby nie przeoczyć czegoś, bo my, lekarze, przede wszystkim dbamy o medyczny aspekt, o zdrowie. Czyli musimy mieć sprawdzone wszystko, żeby dopiero przystąpić do jakiegokolwiek zabiegu. Kolejna rzecz. Ja używam takich kwestionariuszy. To są kwestionariusze, które pacjentki wypełniają przed zabiegiem i później właśnie 3 miesiące po zabiegu. Jest to bardzo fajne narzędzie, również diagnostyczne czy narzędzie porównawcze, gdzie porównujemy, jaki był efekt, jaki jest efekt po zabiegu i jak było przed zabiegiem. Badanie USG jest niezwykle ważne, bo tutaj oprócz zwykłego, standardowego USG ginekologicznego zawsze wykonuję USG uroginekologiczne, czyli dokładnie sprawdzam, jak wygląda pęcherz moczowy, gdzie są ujścia moczowodów, jak przebiega cewka moczowa, jaka jest ruchomość tej cewki, co się dzieje w okolicy zwieraczy, jaka jest długość tej cewki. Wszystkie te rzeczy są bardzo istotne, dlatego że my działamy bardzo blisko tych struktur. Mogę powiedzieć, że mniej więcej od przedniej ściany pochwy do cewki moczowej jest 5 mm. Więc w tym zakresie musimy się zawsze zmieścić. I uwaga, tutaj jest bardzo ważna też rzecz, żeby podczas tego USG sprawdzić, jaką mamy grubość śluzówki i ile mamy do cewki moczowej, jaką odległość i jaką odległość mamy do pęcherza moczowego. Bo u młodych kobiet ta odległość jest powyżej 5 mm. Natomiast u kobiet w okresie menopauzalnym ta odległość czasami się zmniejsza do poniżej 3. Więc musimy bardzo kontrolować to z tego względu, żeby nie uszkodzić za bardzo tkanki, bo całkiem inną energię zastosujemy u młodej kobiety, całkiem inną energię zastosujemy u tej dojrzałej kobiety, gdzie ma już ścięczaną śluzówkę, gdzie może dojść do poparzenia i nieprzyjemnych efektów. Pamiętajmy, że przed każdym z tych zabiegów ważne jest, żeby zrobić wymaz pochwy, i jeżeli występuje również wysiłkowe nietrzymanie moczu, posiew moczu, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś infekcji towarzyszącej, przewlekłej, która również może powodować różne dolegliwości, z tym również dolegliwości wysiłkowego nietrzymania moczu. Dodatkowe badania, perinometr, urodynamika, czy te skrót HIP, to już takie typowo medyczne sformułowania. Czasami to wykorzystujemy w badaniach klinicznych.
jak powinien być wykonany, przeprowadzony taki zabieg? Wiadomo, że zawsze przed przystąpieniem do zabiegu, gdy wiemy, mamy już dobrze zdiagnozowaną kobietę, dobrze zakwalifikowaną pacjentkę do takiego zabiegu, zawsze prosimy o podpisanie zgód. Pacjentka powinna wyrazić zgodę na to, że wykonujemy taki zabieg, że jest świadoma wszystkich zagrożeń, została poinformowana o całym przebiegu, o spodziewanych rezultatach i jak powinna postępować po takim zabiegu. Kolejną rzeczą, którą już powiedziałem, to jest ten dobór odpowiednich parametrów zabiegowych. Do każdej rodzaju śluzówki dobieramy indywidualne ustawienia, tak jak mówiłem, w zależności od wieku, grubości śluzówki, od uwodnienia tkanki, od trofizmu i również od rodzaju zabiegu. Warto zawsze po zabiegu również zastosować preparaty farmakologiczne typu kremy estrogenowe, kwas hialuronowy, czy jakieś preparaty septyczne, które stabilizują nam środowisko bakteriologiczne w pochwie. Oraz zawsze po zabiegu, czy w trakcie zabiegu, należy z pacjentką umówić, co się będzie działo, jakie ma przeciwwskazania, co nie powinna robić. Tutaj zaznaczę, że najczęściej po takich zabiegach mniej więcej od tygodnia do dwóch nie powinno się służyć, nie powinno się kąpać w wannie, w basenie, w saunie. Dozwolony jest wtedy tylko prysznic. Bardzo często po takich zabiegach wydziela się treść taka wodnista, surowicza z pochwy. Czasami może dojść do złuszczania nabłonka śluzówki pochwy, ale to wszystko w zasadzie jest przejściowe i to wszystko mija. Również należy pamiętać o tym, że w wypadku wysiłkowego nietrzymania moczu, jeżeli używamy na przykład HIFU, z powodu obrzęku pozabiegowego, który jest w zasadzie normalny i standardowy, może dojść do delikatnego pogorszenia tego nietrzymania moczu przez pierwsze dwa tygodnie i to jest zupełnie normalne, nie należy się tym przejmować. I kolejna rzecz to jest taka, że często po tych zabiegach przez dwa dni od zabiegu może mieć kobieta podwyższoną temperaturę ciała w związku z tym, że mamy tam miejscowy stan zapalny i to też jest zupełnie normalne, nie należy się tego obawiać. Tutaj taka jedna z najważniejszych rzeczy, która chciałbym, żeby Państwo, drogie Panie, zapamiętały. To jest jedna rzecz, to że zabiegi laseroterapii czy HIFU powinny być proponowane tylko bardzo wyselekcjonowanej grupie u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Dlatego, że muszą to być pacjentki naprawdę dobrze zdiagnozowane. Najlepiej, żeby to były pacjentki tylko z wysiłkowym nietrzymaniem w stopniu pierwszym, żeby nie było żadnych innych towarzyszących chorób lub zmian w tej okolicy, które powodują po prostu, że te zabiegi są nieskuteczne. I kolejna rzecz to, że te zabiegi nie mogą stanowić alternatywy dla procedur chirurgicznych. Dlatego, że jeżeli mam pacjentkę, która gubi mocz codziennie przy najmniejszym wysiłku, przy najmniejszym kaszlnięciu, gubi mocz nawet w pozycji leżącej, jeśli ona kaszlnie, to mamy nasilone już nietrzymanie moczu, czyli stopień 2-3. Przy drugim jeszcze można spróbować zrobić zabieg HIFU, ale tutaj należy podkreślić, że nie będziemy mieć prawdopodobnie całkowitego zniwelowania tego nietrzymania moczu. Będzie znaczna poprawa, ale nie zawsze się udaje wyeliminować problemy z nietrzymaniem moczu. Natomiast przy trzecim stopniu nietrzymania moczu zawsze już proponuję tylko procedurę zakładania taśmy TOT lub TVT w zależności od pacjentki. I naprawdę pamiętajmy, że w takich sytuacjach zabiegi małoinwazyjne są nieskuteczne. Teraz przejdziemy do radiofrekwencji. Radiofrekwencja jest bardzo wdzięcznym zabiegiem, bardzo bezpiecznym. Tam nie dochodzi do żadnego uszkodzenia tkanek, czyli ten pierwszy proces, który omawiałem, ablacji i regeneracji tkanki, tutaj tego nie ma.
Tutaj są tylko te dwa procesy polegające na tej fotohipertermii, czyli przegrzaniu tkanki po odpowiedniej temperaturze, gdzie jest natychmiastowe to obkurczenie kolagenu i jest uwolnienie fibroblastu, które powoduje ten proces neokolagenezy, czyli wbudowywanie nowego kolagenu w te tkanki. Tak można powiedzieć, wyglądają mniej więcej te urządzenia. Głowice są przeróżne, teraz tych aparatów jest bardzo dużo na rynku. Musimy pamiętać o tym, że mamy sprawdzone skuteczności, oczywiście też są certyfikaty medyczne do tego. Procedura zupełnie bezinwazyjna, bezpieczna, prosta. Minus jest tylko taki, że ta metoda wymaga przeważnie kilku powtórzeń, żeby osiągnąć ten sam efekt, co przy laserze czy HIFU. Mamy już głowice, które działają w obrębie 360 stopni, czyli dosyć szybko się wykonuje te zabiegi. I gdzie możemy to wykorzystać? RF, podobnie jak laser, możemy wykorzystać w leczeniu atrofii śluzówki pochwy, w leczeniu zmian o charakterze Wiszaja i do obkurczenia ujętnienia pochwy. No i teraz przychodzę do urządzenia, które chciałbym szczególnie przybliżyć, ponieważ nie jest do końca jeszcze znane przez wszystkie panie. Jest to najnowszy rodzaj urządzenia, czyli HIFU. Są to skoncentrowane ultradźwięki o bardzo wysokim natężeniu. To urządzenie jest, powiedzmy, najmocniejsze z tych wszystkich. Działa najmocniej, obejmuje największą część śluzówki czy mięśniówki pochwy. Mamy najwięcej możliwości terapeutycznych, natomiast jest to też urządzenie, które musi być, powiedzmy, stosowane w doświadczonych rękach, żeby nie spowodować jakichś powikłań. Tutaj na tym slajdzie widzimy dokładnie schemat tego działania, czyli ultradźwięki skoncentrują się, tak? Są to ultradźwięki o bardzo wysokim natężeniu. Ja czasami mówię pacjentom, bo pacjentki się mnie pytają, co to są te ultradźwięki. No to samo co w USG. W USG też mamy ultradźwięki. Natomiast moc tych ultradźwięków jest, można powiedzieć, parę tysięcy razy wyższa. Te ultradźwięki oprócz tego kumulują się konkretnie w danym punkcie i tam dochodzi właśnie do tego mikrouszkodzenia, celowanego mikrouszkodzenia, które jest bardzo dokładne podanie tej dawki energii, czy głębokość tego podania jest po prostu idealnie wymierzone. Tutaj nie ma ryzyka na pomyłkę. Jest to wszystko bardziej kontrolowane niż na przykład w zastosowaniu lasera. Mamy różne też głowice właśnie do HIFU. Możemy zastosować głowicę, która ma tylko 1,5 mm, która działa na głębokość do 1,5 mm, czyli u kobiet, które mają naprawdę bardzo dużą atrofię, kartridż, który działa tylko do 3 mm albo do 4,5. Najczęściej oczywiście, jak zmierzymy sobie grubość śluzówki pochwy, odległość od cewki, od pęcherza i mamy ponad 5, no to działamy wtedy kartridżem 4,5, bo on działa w zasadzie na całej tej grubości tkanki. W jaki sposób HIFU oddziaływuje na tkankę? Mamy efekt natychmiastowy, czyli uszkodzenie wiązań w wodorowych łańcuchach kolagenowych i obkurczenie, w skrócie obkurczenie kolagenu, obkurczenie elastyny. Ten odległy efekt, czyli pobudzenie tych fibroblastów, co mówiłem, jest wtedy aktywowany proces neokolagenezy i wbudowywanie nowego kolagenu, nowej elastyny i ten cały remodeling trwa 3-4 miesiące i proszę o tym pamiętać, bo czasami pacjentki denerwują się po zabiegu, po miesiącu mówią, panie doktorze, słaby efekt, proszę poczekać, przychodzą po 3 miesiącach, 4, mówią, super, rewelacja i o to chodzi. Ważne jest, żeby nie zaburzyć tego procesu, czyli przez te 3 miesiące dobrze by było, po pierwsze, dbać dobrze o odporność układu immunologicznego, po drugie, nie stosować leków NLPZ-ów, czyli tych przeciwzapalnych leków jak Nurofen, Ketonal, Aspiryna. Możemy stosować tak naprawdę tylko paracetamol. Antybiotyki nie są przeciwwskazaniem. Kolejny slajd. Gdzie wykorzystujemy HIFU?
HIFU ja osobiście przede wszystkim wykorzystuję do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu stopniu pierwszego i ewentualnie drugiego, jeżeli wiem, że może być osiągnięty ten efekt pożądany. Oczywiście zawsze używam do obkurczenia pochwy i do leczenia atrofii śluzówki pochwy. Na tym schemacie właśnie jeszcze raz wracam do niego, bo tutaj widzimy, że urządzenia HIFU oddziaływują na dużą, głębszą tkankę, dużo głębiej przez całą tkankę, więc działanie, zakres działania tego urządzenia jest, można powiedzieć, pełne. Są dużo lepsze efekty od urządzeń, które wydzielają mniejszą temperaturę. Każdy z tych urządzeń ma swoje wady i swoje minusy. RF na przykład mogę powiedzieć, że jest jednym, powiedzmy, z najsłabszych niby urządzeń, dlatego trzeba go powtarzać, ale znowu, że jest najbezpieczniejszy. Także wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać, w jakim stopniu nawodnienia jest tkanka, jaki mamy stopień dysfunkcji, bo jeżeli chodzi o obkurczenie pochwy, tutaj też mamy 3 stopnie tej dysfunkcji. Zespół rozluźnienia pochwy, inaczej VRS, jest pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, gdzie trzeciego to jest bardzo duże rozluźnienie pochwy, pierwszego niewielkie. I na podstawie tego też również dobieramy, czy urządzenie, czy moc tego urządzenia, czy planujemy w ogóle, odchodzimy w ogóle od procedur małoinwazyjnych i planujemy zabiegi chirurgiczne. I tutaj się zatrzymam na chwilę w tym momencie, bo bardzo dużo pacjentek, które przychodzi do mnie do gabinetu, pyta się: doktorze, a może byśmy ominęli te procedury małoinwazyjne, faktycznie zrobili porządny zabieg chirurgiczny, czyli zrobimy plastykę pochwy, plastykę przeciąga pochwy, plastykę krocza, żeby to było tak, jak należy. Ja mówię: proszę panią, okej, w porządku, możemy tak zrobić, tylko proszę się liczyć z tym, że po wykonaniu takiego zabiegu, jeśli będzie wszystko super, najprawdopodobniej po 2-3 latach pani do mnie przyjdzie, że znowu jest luźno. A dlaczego? Dlatego, że wykonując plastykę pochwy, wykonując perineoplastykę, wycinamy pewną tkankę, najczęściej na tylnej ścianie pochwy i elementy krocza. Zakładamy szwy zbliżające głębsze warstwy tkanki, później szyjemy śluzówkę i mamy efekt super. Natomiast ta część, może pokażę, że tak, tutaj mamy tylną ścianę pochwy. Tutaj mamy pozostałą część śluzówki pochwy. Jak my wytniemy tą część, tak, obkurczymy ją, zmniejszymy całkowicie, to pozostała część śluzówki pochwy pozostaje. I ta śluzówka po 2-3 latach również może ulec na rozciągnięciu. Dlatego ja zawsze mówię tak: proszę panią, spróbujmy wykonać zabieg HIFU, jeżeli widzę, że tam mamy pierwszy, drugi stopień VRS, zróbmy ten HIFU, nic nie tracimy. Możemy tylko dużo zyskać. Dlaczego? Dlatego, że obkurczamy z użyciem HIFU, obkurczamy całą śluzówkę pochwy, czyli całe 360 stopni. I w momencie, jeśli to nie będzie wystarczające, my wytniemy tylny płat śluzówki pochwy, to wtedy i zszyjemy, to wtedy pozostała część tkanki już jest uelastyczniona, jest pogrubiała, jest lekko obkurczona, co powoduje, że ona już nie ulega takiemu rozciąganiu. Oczywiście można zrobić zabieg HIFU po waginoplastyce, ale po pierwsze nie wcześniej niż pół roku, po drugie pod warunkiem, że będziemy w stanie bezbólowo założyć tam głowicę. Więc zawsze lepiej jest to zrobić najpierw, dopiero później decydować, czy jeszcze jest potrzebny zabieg chirurgiczny. Dobrze, idziemy dalej. O samym HIFU. Jak wiemy, wysoka moc i skuteczność przy małej strefie koagulacji.
Jest to bardzo precyzyjne narzędzie do rozmieszczenia tej energii. Najbardziej precyzyjne ze wszystkich. Mamy głębokie oddziaływanie i brak naruszenia ciągłości śluzówki, czyli w ogóle nie uszkadzamy śluzówki pochwy, tylko ją przegrzewamy. Powierzchownie warstwy oczywiście śluzówki pochwy. Cała energia przenika w głąb i tam się dzieje wszystko to, co planujemy. Kolejny slajdzik. O, właśnie tutaj kilka, to są dwie prace, które pokazują skuteczność. To są prace już nie młode, 2018-2019. To były jedne z pierwszych prac naukowych, które pokazywały niesamowite efekty zastosowania HIFU. Były porównywane właśnie do lasera i do radiofrekwencji. Tutaj są slajdy, gdzie udowodniono wzrost ilości kolagenu, glikogenu, zwiększone unaczynienie i również zwiększono wrażliwość tej tkanki. Czyli kobiety również często zgłaszają, że po zabiegu HIFU mają bardziej uwrażliwione miejsca intymne wewnątrz pochwy. HIFU jest od ponad 6 lat na naszym rynku. Mamy najwyższą i najdłuższą skuteczność. Twierdzę tak na podstawie własnego doświadczenia. Wiem, że u pacjentek, bo ja zaczynałem robić pierwszy HIFU już właśnie te ponad 6 lat temu. I większość tych pacjentek, która przychodzi oczywiście na normalne, standardowe wizyty, mówi: panie doktorze, ja nie potrzebuję dalej nic, jest na razie wszystko w porządku. Muszę zaznaczyć, że pacjentkę jedną, która najszybciej wróciła, bo zawsze patrzę na te czasy działania, skuteczność tych zabiegów, która wróciła do gabinetu, mówi: panie doktorze, po 1,5 roku mam już dużo słabszy efekt. Była jedna dosłownie pacjentka, kilka pacjentek to było powyżej 2 lat, natomiast cała reszta, tak jak mówię, to jest 4, 5, 6 lat i jest w porządku. Z tym, że mała uwaga, u niektórych pań, które ten efekt nie był pełny, powtarzaliśmy zabieg, bo standardowo mówię, że zabieg HIFU to jest zabieg jednorazowy, natomiast jednak czasami warto go powtórzyć i ja obecnie go tak powtarzam mniej więcej w 10-15% zabiegów, w zależności właśnie od wskazania, od chęci uzyskania jakiegoś większego, pełnego efektu. Dobrze, o zabiegach już mówiliśmy, co tutaj jeszcze, o zgodach, tak, to już było mówione, dobór to już wszystko wcześniej omawiałem. Tutaj kilka słów jeszcze na temat naszego ośrodka. W naszym ośrodku w 2019 otworzyliśmy badania naukowe z zastosowaniem HIFU oraz zastosowaniem stelażowej fibryny bogatokutkowej. Badanie w zasadzie trwa do dziś, mamy świetne rezultaty. Jest na międzynarodowej stronie zarejestrowane to badanie, także jest w to wgląd. Współpracujemy z naukowcami z całego świata, czyli oprócz tej pracy takiej stricte medycznej, również rozwijamy działalność naukową. To przynosi dodatkowe owoce tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonywanie procedur medycznych. Im więcej wiemy o tych zabiegach, im więcej wiemy, jak wykonywać, co możemy osiągnąć, tym mamy lepsze rezultaty. Cały czas staramy się doszkalać, szkolić innych lekarzy. Tutaj właśnie przed chwilą był widoczny zespół, z którym mam przyjemność współpracować. Mam nadzieję, że omówiłem w pełni ten temat. Gdyby, drogie panie, miały jakieś pytania odnośnie tych procedur, czy obkurczania pochwy, czy leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, bo to są dosyć zbieżne tematy, dlatego że używamy te same urządzenia, kwestia tylko doboru przestrzeni do wykonania, doboru mocy. Natomiast zawsze dzieje się jedno i drugie, czyli jak leczymy wysiłkowe nietrzymanie moczu, zawsze mamy dodatkowo to uelastycznienie, ujędrnienie w ogóle śluzówki pochwy. To się dzieje, można powiedzieć, z automatu. Należy tylko pamiętać jedno, że wysiłkowe nietrzymanie moczu, mamy świetne efekty,
pod warunkiem, że pacjentka jest dobrze zdiagnozowana, dobrze zakwalifikowana do zabiegu, tak jak mówiłem, tylko pierwszy, ewentualnie drugi stopień trzymania moczu, natomiast większość drugich stopni, czy trzecie, wszystkie, to już procedury chirurgiczne. Dziękuję serdecznie. Proszę już o wyłączenie slajdów. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, chociaż to jest tak, że nie zawsze. Oczywiście mógłbym o tej każdej procedurze mówić po kilka godzin, szczególnie o tym HIFU. U nas wykonujemy wszystkie zabiegi, czyli i lasery, i RF-y, i HIFU, więc mam możliwość w miarę obiektywnie się wypowiadać o tych urządzeniach. To nie jest tak, że mamy tylko jedno urządzenie i chwalę tylko jedno urządzenie, bo obecnie mamy na stanie dwa lasery, jeden RF i cztery HIFU. Oczywiście w przeciągu 10-letniej działalności tych laserów było multum, RF-ów też testowanych bardzo dużo. Wiem jedno, że na dzisiejszy dzień zabiegi HIFU działają najlepiej, najmocniej i najbardziej trwale. Jeżeli chodzi na przykład o nietrzymanie moczu, to po zwykłych laserach, które się tam kiedyś wykonywało, pacjentki często wracały mniej więcej do 2 lat, po 2 latach, żeby znowu wykonać kolejny zabieg, bo już po laserze efekt stawał się mniejszy. W wypadku HIFU wiemy, że 5-6 lat już jest to normą, a ile tak naprawdę dłużej, tego do końca jeszcze nie wiadomo. Dziękuję serdecznie, czekam na pytania. Można zadawać tutaj na antenie, jeżeli mają Państwo ochotę, Pani ochotę zadać pytania później, proszę pisać na maila, który był podany wcześniej na slajdzie, na recepcji do Intima Clinic. Ja się również postaram na wszystkie pytania odpowiedzieć. Dziękuję. A teraz mamy już pytania, chwileczkę, muszę sobie tylko powiększyć, żeby móc to czytać. Pani Ola, czy po zabiegu mogą wystąpić powikłania? Tak, po każdym zabiegu w zasadzie mogą wystąpić powikłania, nawet jakby się postarać, to nawet po zabiegu RF. Mam nadzieję, że to pytanie jest to skierowane, jeśli chodzi o HIFU. Jeśli chodzi o HIFU, bo to jest najmocniejsze urządzenie, możemy również spowodować oparzenia, nie tylko śluzówki pochwy, ale głębszych warstw tkanki. Możemy doprowadzić do uszkodzenia ściany cewki moczowej, ściany pęcherza moczowego, ale powiedzmy, to jest w teorii. Na szczęście w praktyce się to nie zdarza. Jedyne, co w praktyce się zdarzyło i zdarza, to jest to oparzenie powierzchownej warstwy śluzówki pochwy. Na szczęście to się goi dosyć szybko. Nie ma żadnych powikłań niedługoterminowych, odległych, więc wydaje mi się, że nie należy się tych zabiegów naprawdę bać. To są zabiegi małoinwazyjne, więc jeżeli porównamy możliwe powikłania po tych zabiegach małoinwazyjnych do zabiegów chirurgicznych, to możemy powiedzieć, że te przy tych małoinwazyjnych typu HIFU to są naprawdę bardzo malutkie możliwości, żeby się stało coś nie tak. Proszę o kolejne pytanie. Pani Agnieszka, czy wiadomo, dlaczego HIFU u tej jednej pacjentki, która wróciła, miała krótki efekt? Coś z wywiadu. Czy HIFU jest sens robić u pacjentek, które jeszcze mają plany rozrodcze? Zacznę od końca. Tak, mają, dlatego że nie zmniejszają możliwości rozciągania pochwy, wręcz tak naprawdę powodując uelastycznienie, ujędrnienie tej śluzówki pochwy, zabezpieczają ją przed pęknięciem. Ona się staje bardziej elastyczna, bardziej podatna na rozciąganie. Więc jeżeli chodzi o plany rozrodcze, kompletnie się tych zabiegów nie boimy. Pacjentka, która wróciła, ta wcześniej, która miała ten efekt niecałe 2 lata, czy coś wiemy? Tak, wiemy. Po pierwsze, to był bardziej zaawansowany stopień, tam nietrzymania moczu, drugi stopień, więc nie było pełne wyleczenie, to jest po pierwsze. Po drugie, ta mobilność, hipermobilność cewki była znaczna. Z pacjentką rozmawialiśmy na ten temat, że próbujemy robić HIFU i dalej
prosiła, żeby wykonać HIFU, mimo tego, że mówiłem, że należy się już zastanowić nad założeniem takiej taśmy. To akurat była pacjentka z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, nie z obkurczeniem. Jej mniej zależało na obkurczeniu, jej bardziej tutaj zależało na tym, żeby pozbyć się problemu wysiłkowego nietrzymania moczu. Coś z wywiadu, to właśnie to powiedziałem, także pacjentka została jeszcze raz dokładnie przebadana, porównaliśmy zachowanie się, mobilność tej cewki do tego, co było wcześniej. Efekt dalej utrzymywał się, co prawda pozytywny, natomiast to nietrzymanie moczu jej się trochę nasiliło. Został wykonany drugi zabieg, na razie jest ok. Natomiast pacjentka wie, że jeżeli się zacznie coś dziać, będziemy bardzo mocno rozważać wtedy założenie taśmy. Proszę, kolejne pytanie. Czy zabieg HIFU należy powtarzać co jakiś czas? Nie ma takiej konieczności. Wszystko zależy od pacjentki. Nie możemy z góry zakładać, że coś trzeba powtórzyć. Każdy przypadek, dla mnie każda pacjentka to jest osobna sytuacja, osobny przypadek medyczny. Wiadomo, że skuteczność tych urządzeń też nie jest u każdej pacjentki taka sama. U jednej zadziała w 70%, u drugiej w 100%, u drugiej w 110% i mamy delikatne jakieś tam oparzenie miejscowe. Zawsze staram się wykonywać ten zabieg najmocniej jak się da, ale z najwyższym bezpieczeństwem, jakie jest to możliwe do zachowania podczas tej procedury. I to powoduje, że te efekty są długotrwałe, a ryzyko powikłań jest stosunkowo niskie, jeżeli chodzi o taki zabieg, więc powtórzyć. Zawsze mówię tak, zrobimy zabieg i po 3-4 miesiącach zapraszam na wizytę kontrolną. Wtedy porozmawiamy, ja sobie ocenię według swojej skali, sprawdzę, jak to wygląda, co się dzieje. I wtedy będziemy rozmawiać, czy w ogóle jest sens wykonywać drugi zabieg. Ale tak jak wspomniałem, drugich zabiegów wykonuje mniej więcej 10-15% pośród całych stu, tak? Więc duża część pacjentek po prostu nie wymaga tego. Proszę o kolejne pytanie. Pani Aleksandra, czy przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu lepiej zdecydować się na zabieg laserowy czy na HIFU? No i tutaj to, co właśnie mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, wszystko zależy od stopnia nietrzymania moczu, od różnych schorzeń dodatkowych. Czyli pacjentka musi zostać tutaj naprawdę solidnie zakwalifikowana. Jeżeli mam wybierać, ja osobiście zdecydowanie HIFU. HIFU pokazywałem, działa dużo głębiej, działa bezpośrednio w okolice więzadeł cewkowo-łonowych czy powięzi cewkowo-łonowej, która podtrzymuje nam cewkę moczową, która stabilizuje nam tą cewkę moczową, czyli obkurcza nie tylko śluzówkę, grubość całą śluzówki, ale te tkanki również stabilizujące cewkę moczową, czyli działa idealnie tam, gdzie trzeba. HIFU działa zdecydowanie lepiej przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu niż laser. Ja od 5 lat nie wykonałem ani jednego zabiegu laserowego z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu. Proszę o kolejne pytanie. Pani Magda, na jak długo po zabiegu HIFU należy zrezygnować z aktywności seksualnej? Mniej więcej 2 tygodnie. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby na okres gojenia się tkanek głębszych, gdzie mamy ten taki przesięg surowiczy, wtedy nie należy się kąpać w wannie, w basenie, w saunie i współżyć. Także to jest mniej więcej 2 tygodnie. Czasami krócej, czasami troszeczkę dłużej, ale średnio 2 tygodnie. Proszę o kolejne pytanie. Pani Majka, czy zabieg sprawdzi się przy problemach z suchością pochwy? Sprawia mi to duży problem, gdyż często czuję ból podczas stosunku. Pani Maju, pierwsza rzecz, najistotniejsza, to należy sprawdzić, skąd mamy ten ból. W którym miejscu, z czego on może wynikać, czy jest on wywołany tylko i wyłącznie suchością pochwy, czy coś dodatkowo. Czyli tutaj pełna diagnostyka. Kolejna rzecz, to przy suchości pochwy, też w zależności od wieku.
i od tego, co chcemy dodatkowo uzyskać. Bo u pacjentki w okresie menopauzalnym często używam jednak lasera na małych ustawieniach, żeby działać bardzo płytko, żeby tylko powodować przegrzanie, niewielkie, tylko bardzo uszkodzenia śluzówki. Tyle. Natomiast w większości przypadków jednak używam HIF-u i używam do tego głowic najczęściej do 3 mm grubości, dlatego że tutaj też mamy świetnie przegrzaną tkankę powierzchowną śluzówki i też w ten sposób normalnie leczymy atrofię pochwy, czyli suchość pochwy. Proszę o kolejne pytanie. Pani Emilia, czy można wykonać inny zabieg niż HIF-u na obkurczenie pochwy? Tak, oczywiście, to już wspominałem szczególnie na początku. Jeśli chodzi o obkurczenie pochwy, używamy również lasera, używamy również radiofrekwencji. Są to zabiegi, które dają też fajne rezultaty. Mogę powiedzieć, że na przykład czasami użycie lasera i później wykonanie kolejnego zabiegu, na przykład HIF-u albo na odwrót, czyli mieszanie tych zabiegów, też ma naprawdę bardzo duże pozytywne aspekty, dlatego że działamy troszeczkę w innych przestrzeniach, tak? Laser płycej, HIF-u głębiej, one się nam troszkę zazębiają, uzupełniają dodatkowo, także można mieszać takie procedury. Ale jak najbardziej spokojnie, jeśli chodzi o samo obkurczenie pochwy, dobrze wykonany laser, pacjentka również jest zadowolona. Proszę o kolejne pytanie. Pani Neri, ładne imię. Jaka jest cena zabiegu HIF-u? Wszystko zależy od tak naprawdę kliniki, zależy od aparatu. Tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi właśnie o ceny. Ceny zabiegów HIF-u są przeważnie wyższe niż laserów. Dlaczego? To wynika niestety z bardzo drogich kartridży. Kartridże to są elementy końcówki głowic, które są zmienialne. One tam mają pewną zaprogramowaną pulę impulsów, to się zużywa, czyli to jest materiał eksploatacyjny, który jest z typu high-end, czyli jest bardzo drogie. I niestety te kartridże są, powiedzmy, dodatkowo liczone w cenę. Zabiegi laserowe, w zasadzie tam są elementy wielorazowego użycia, które trzeba steryzować, ale nie kupuje się jakichś kartridży, tak? Każdy aparat HIF-u, jaki jest dostępny na świecie, jaki znam, jeśli chodzi o ginekologię oczywiście, ma kartridże. I te kartridże są naprawdę potwornie drogie. Wszystko w zależności też od aparatu, od jakości aparatu. Tych aparatów już jest bardzo dużo, różnej jakości. Na szczęście staramy się tutaj w Polsce opiniować, pokazywać, co ma sens, co nie. Na pewno u nas w klinice przetestowaliśmy wszystkie możliwe HIF-u, jakie są dostępne na rynku Polski, ale nie tylko, bo sprowadzaliśmy też z zagranicy, także zawsze chętnie dzielimy się tą wiedzą, także jeżeli są tutaj jacyś lekarze, którzy nas dzisiaj oglądają i są zainteresowani różnymi urządzeniami, mają pytania, zawsze mile będzie mi porozmawiać i doradzić, także pozdrawiam oczywiście wszystkich lekarzy przy okazji zajmujących się tą tematyką. Proszę, kolejne pytanie. Pani Emilia, czy oszot działa na obkurczenie pochwy? Nie. Zabieg oszot jest to zabieg z dziedziny uwrażliwienia miejsc intymnych, czyli u kobiet, które mają niskie doznania, ale uwaga, nie na podłożu psychologicznym, tylko na podłożu cielesnym, czyli u pacjentek, które mają mało wrażliwe miejsce intymne, bo jeszcze mamy oszot, mamy dziszot, mamy ostrzyknięcie fibryną bogatopłytkową, osoczem bogatym płytkowym i mamy jeszcze augmentację kwasem hialuronowym. Ja myślę, że może zrobimy osobny w ogóle webinar na ten temat, bo będzie się działo i będzie ciekawie, bo tutaj faktycznie też mogę dużo ciekawych rzeczy pacjentkom doradzić. Wiem, że to jest temat trendy.
na zachęcenie może do naszego następnego spotkania powiem o takim jednym przykładzie. Wykonałem u pacjentki zabieg OSHOT, która miała problemy ze współżyciem, nie miała satysfakcji pełnej. Przyszła z tym problemem, żeby coś z tym zaradzić. Wykonaliśmy dosłownie jeden zabieg OSHOT, ale z użyciem fibryny bogatopłytkowej. Pacjentka wróciła po 3 miesiącach i mówi: doktorze, proszę coś zrobić, bo ja już nie daję rady. Co się dzieje? Panie doktorze, 3 razy, a mąż jeszcze nie kończy, a ja już nie mogę więcej, już mam dość. Czy można to osłabić? Śmieję się dlatego, że nie wiem, czy do końca dla niej to było takie zabawne, ale też się uśmiechała, więc była na pewno mega zadowolona, ale to był dosłownie jeden taki przypadek, gdzie aż tak spektakularnie to zadziałało. Są przypadki, że niestety to nie zadziała, ale o tym, tak jak mówię, może opowiem w innym rozdziale, natomiast to nie ma nic kompletnie wspólnego z odkurczeniem pochwy. Proszę o kolejne pytanie. Pani Justyna, czy ma sens połączenie HIF-u właśnie z OSHOT w przypadku pogorszenia jakości współżycia? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, jak najczęściej tak robię. Jeżeli widzę, że mam jakiś zespół rozluźnienia pochwy i pacjentka zgłasza same gorsze odczuwanie, tak jest najczęściej po porodach, wtedy proponuję wykonanie po pierwsze HIF-u, żeby obkurczyć, uelastycznić tą tkankę. Odczucia też się zmieniają, bo tkanka ulega delikatnej przebudowie, czyli powstaje nowe unaczynienia, a na bazie nowego unaczynienia też nowe unerwienie. Pacjentka ma zupełnie inne doznania, ale czekamy po zabiegu HIF-u 3 miesiące właśnie, żeby mieć ten pełny efekt i dopiero wtedy oszczekujemy. Staram się nie łączyć naraz tych dwóch procedur, bo tak naprawdę po pierwsze one się troszeczkę wykluczają na zasadzie takiej, że organizm kobiety nie wie, na co ma bardziej reagować, czy na to, czy na to. Są dwie różne procedury i siła tej regeneracji jest raczej rozdzielona pomiędzy te dwa zabiegi, czyli nie mamy takiego pełnego. Czasami pacjentki chcą, przyjeżdżają z daleka, przylatują z zagranicy, owszem, wykonuje takie zabiegi, można to zrobić. Nie ma udowodnionego, że faktycznie jak się wykona dwa na raz, jest to słabiej, ale z punktu myślenia logicznego, medycznego może to być troszeczkę słabiej. Dlatego lepiej jednak, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to rozdzielić na dwa zabiegi, czyli najpierw zrobić HIF-u, później wykonać OSHOT. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pani Marta, jak umówione zabiegi mają się w przypadku pacjentek z bliznami wewnątrz pochwy po episiotomii czy zabiegach chirurgicznych? Wszystko zależy, jak jest zlokalizowana blizna. Jeżeli mówimy o bliznach poporodowych, czyli doszło do pęknięcia śluzówki pochwy wewnątrz, czy mamy uszkodzenia śluzówki czy skóry krocza, wtedy warto zrobić zabieg laserowy. Dlaczego? Dlatego, że zabieg laserowy powoduje, wykonuje jakby frakcję, tak? Czyli wypala co 1,5 mm dokładnie wszędzie tkankę, odparowywuje ją, przez co ta blizna powoduje się bardziej mobilna. Można to porównać do tej zasady, że jakbyśmy wzięli kartkę papieru, tak, i kartkę papieru chcieli rozciągnąć, to ją nie rozciągniemy, tylko ją rozerwiemy. No bo jest sztywna w zasadzie, tak? O, mam taką karteczkę, nie da się tego rozciągnąć. Natomiast jeżeli tutaj wytniemy, szybciutko mam, robimy pokaz mały. Kilka elementów. O, wycięliśmy kilka elementów, tak? Czyli to jest to, powiedzmy, odparowanie. Tkanka nam się tutaj się mi lekko rozrywało, ale ona się nam rozciąga, tak? Czyli tkanka ulega rozciągnięciu, czyli mobilizacji. I to jest bardzo korzystne dla pacjentki, dlatego że przeważnie ustępują te ciągnięcia tej blizny. Ta blizna przerasta
jakby świeżą tkanką. W tych miejscach ablacyjnych, gdzie jest odparowana tkanka, powstaje nowa tkanka, świeża, elastyczna, bardziej ukrwiona. To jest sposób zresztą leczenia blizn, czyli używając lasera CO2 najczęściej eliminujemy blizny, leczymy blizny i wszystkie problemy z tym związane. Oczywiście przy bliznach można również użyć HIF-u, nie ma problemu, natomiast jeżeli same blizny przeszkadzają, to na pewno lepiej jest użyć na początek lasera. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Pani Monika, czy przed zabiegiem konieczne jest odpowiednie przygotowanie, na przykład golenie, używanie jakichś specjalnych płynów do higieny intymnej, rezygnacja ze stosunków seksualnych? Nie trzeba rezygnować. Na pewno o higienę intymną trzeba dbać. Bardzo jest ważne, żeby nie doszło do żadnych infekcji pozabiegowych. Golenie niekoniecznie. Może bardziej jakieś przystrzyżenie, chodzi o to, żeby włosy ewentualnie nie dostawały się do pochwy podczas zabiegu lub depilacja, więc można takie zabiegi wykonać. Golenie jest chyba najgorsze, bo powoduje uszkodzenie skóry. Mamy mikropęknięcia, mikrouszkodzenia, gdzie też może dojść do jakiejś infekcji. A w okresie okołozabiegowym, pozabiegowym nie chcemy w tych okolicach żadnej infekcji, więc samo golenie może, jeżeli tak, to dużo wcześniej. Natomiast najlepiej po prostu depilacja lub przystrzyżenie. Wydaje mi się to wszystko. Higiena oczywiście przed zabiegiem dbamy bardzo. Jeśli chodzi o stosunki seksualne, nie ma większego znaczenia. Proszę kolejne pytanie. Pani Maja, czy jeden zabieg pomoże przy problemach z zatrzymaniem moczu po porodzie naturalnym? Tak jak mówiłem, w zależności jaki to jest stopień tego nietrzymania moczu i jaki to jest rodzaj nietrzymania moczu. W zależności też, czy mamy naciągnięte więzadła, czy mamy zerwane więzadła. Nie da się tego odpowiedzieć w żaden sposób online, tylko podczas badania tak naprawdę. Także ciężko jest mi powiedzieć. Jeżeli zakładam, że to jest pierwszy stopień nietrzymania moczu, są tylko naciągnięte, nie doszło do jakichś większych uszkodzeń, i nie ma żadnych chorób współistniejących. Owszem, możemy wykonać taki zabieg i wydaje mi się, że będzie rezultat super. Drogie panie, proszę pamiętajcie tylko o jednym. Jeżeli jest nietrzymanie moczu, nie zwlekajcie. Naprawdę. Jeżeli nawet ten dyskomfort nietrzymania moczu ustąpi, to on kiedyś znowu wyjdzie. Z biegiem lat nasz organizm się niestety starzeje, spada ilość kolagenu, wiotczeje skóra, ale nie tylko skóra, więzadła, tkanka cała łączna również wiotczeje. Z wiekiem niestety pogłębia się zawsze nietrzymanie moczu. Zawsze. Nie ma tak, że samo przejdzie. Przejdzie może na chwilę, natomiast później znowu wyjdzie. A jeżeli chcemy to wyleczyć mało inwazyjnie, to im szybciej to wykonamy, tym lepiej. Także o tym proszę pamiętać. Proszę kolejne pytanie. Pani Aga, po porodzie czuję się bardzo luźna tam na dole. Czy zabieg mi pomoże? Dobrze, teraz tak. Ile jest po porodzie? Bo tutaj jeszcze jest bardzo ważna informacja. Pierwsza rzecz jest taka, że okres połogu, oczywiście te 6 tygodni po porodzie, kompletnie nie patrzymy na zespół rozluźnienia pochwy. Standardowo tkanka jest rozciągnięta, ona z czasem się będzie obkurczać i dochodzić do siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma po porodzie estrogenu. Kobiety karmiące nie mają estrogenu. Na tkankę regeneracyjnie najlepiej działa estrogen. Więc drugie panie, nie bójcie się zaraz po porodzie, że coś jest nie tak. Chyba że faktycznie doszło do jakiegoś dużego uszkodzenia tkanek, dziecko dużo ważyło, coś się działo. Ale i tak czasami czekamy do zakończenia karmienia piersią, dlatego że ja lubię w takich sytuacjach zastosować dodatkowe leczenie farmakologiczne miejscowe na śluzówkę pochwy, które nie powinno się jednak stosować przy karmieniu piersią, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, chcę, żeby organizm kobiety wrócił do normalnego funkcjonowania hormonalnego.
Dlatego, że często u pacjentek, które myślą, że mają zespół rozluźnienia pochwy, okazuje się, że kiedy wrócą do miesiączek, estrogen zadziała, pochwa się ładnie obkurcza, jest wszystko w porządku. Nie ma sensu robić tego wcześniej. Więc na spokojnie trzeba poczekać, ewentualnie lekarz może oczywiście wcześniej to ocenić, natomiast wykonywać takie procedury zabiegowe wcześniej niż powrót miesiączek po porodzie nie ma sensu. Proszę o kolejne pytanie. Pani Asia, czy zabieg HIF-u można połączyć z inną procedurą ginekologii estetycznej, na przykład powiększenie punktu G kwasem hialuronowym? Wracam to samo, było pytanie HIF-u i OSHOT. Tutaj chociaż troszkę jest to bardziej sensowne, ale i tak wolę robić to osobno. Dlaczego? Dlatego, że HIF-u powoduje stan mikrozapalny całej tkanki, tam głębiej, w głębszych strukturach pochwy, dochodzi do tego przysięku surowiczego, czyli coś tam się w tej tkance dzieje. Jeśli do takiej tkanki mam wstrzyknąć kwas hialuronowy, no to trzeba być ostrożnym, bo jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek infekcji po takim zabiegu, to dojdzie też do infekcji okolic kwasu hialuronowego, gdzie podałem. Natomiast, przepraszam bardzo, natomiast jeżeli chodzi o powstanie tego stanu zapalnego, bez kwasu hialuronowego, to on po prostu się wygoi i nie będzie żadnego kłopotu. Więc lepiej jest podać ten kwas hialuronowy później. Wcześniej nie, bo nie ma sensu jego naświetlać z użyciem HIF-u, no bo HIF-u będzie niszczyło kwas hialuronowy. Więc najpierw HIF-u, później kwas hialuronowy. Jeżeli pacjentka jest pewna, że będzie mocno dbała, i nie ma możliwości przyjechać drugi raz, bo tutaj możemy w takiej sytuacji wykonać HIF-u i oszczędzać dodatkowo kwasem hialuronowym. Proszę o kolejne pytanie. Pani Paulina, czy partner poczuje różnicę podczas stosunku, jak zrobią sobie zabieg? Różnie to bywa. Powiem tak. Partnerzy często nie zwracają na to uwagę. Emocje, miłość partnera do kobiety jest tak duża, że nie jest dla niego w ogóle istotne, czy tam jest bardziej czy mniej to obkurczone. Natomiast znam też takie przypadki, gdzie kobiety chciały ukryć to przed swoimi partnerami, wróciły do domu, było współżycie, oczywiście tam po tych 2 tygodniach i partnerzy pytali, to kilka razy dosłownie było, może nawet kilkanaście. Partnerzy pytają, coś ty zrobiła? Czemu jest inaczej? Ona nic nie robiła, jest tak jak zawsze. Nie, jest całkiem inaczej. Więc faktycznie nieraz mężczyźni to rozpoznają i powiem szczerze, że czasami dużo bardziej to odczuwają nawet niż kobiety, to obkurczenie. Natomiast drugie panie, nie robi się tego dla mężczyzn, nie ma sensu tego robić dla mężczyzn, to zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli chcecie robić jakiekolwiek zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej i plastycznej dla mężczyzny, to znaczy, że problem tkwi gdzie indziej. A tego typu zabiegi robi się tylko i wyłącznie dla kobiet. Proszę o kolejne pytanie. Ostatnie pytanie. Pani Martyna. Czy po zabiegu okolice intymne są opuchnięte lub zaczerwienione, a jak z bólem? Tak, po zabiegu bardzo często, szczególnie wargi sromowe są delikatnie opuchnięte, to nie jest dużo opuchnięta, jest zaczerwienienie delikatne również. Z bólem po zabiegu nie ma żadnego bólu. A, nie mówiłem jeszcze w ogóle o bólu przy tych zabiegach. Jeżeli chodzi o HIF-u, to powiedzmy na zabieg, który trwa około 20-25 do 30 minut, to też w zależności od długości pochwy, od tego, co chcemy uzyskać, to powiedzmy na 25 minut, 5 minut jest bolesne, ale jest to ból do wytrzymania. Nie zdarzyło mi się, żeby pacjentka uciekła. Natomiast naprawdę, ja tak mówię z góry, żeby nie pacjentki się nie denerwowały, że nie uprzedziłem, że 5 minut jest bolesne.
ale naprawdę u różnych pacjentek to różnie wygląda. Są pacjentki, które kompletnie nie zgłaszają żadnego bólu. Są pacjentki, które przy tej sile, samej sile zabiegu mówią, że czują po prostu przyjemne ciepełko, a inna pacjentka będzie mówiła, że czuje ból. Więc tutaj bywa zupełnie różnie, nie wolno się kierować jakimś ogółem, nie ma jakiejś średniej. No przeważnie jest jednak trochę to dokuczliwe, trochę bolesne, jeśli mogę tak powiedzieć statystycznie. Częściej boli, jako, albo jest odczuwalne jako coś nieprzyjemnego. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wyczerpująco na te wszystkie pytania. Pewnie mają Państwo jeszcze jakieś pytania, ale to bardzo proszę już wysyłać. Dzisiaj już niestety nie mamy na to czasu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Mam nadzieję, że było warto. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.